Hej ludzie, z powrotem przy Phoenix Wright and the Curious Village. Dokładnie tak się nazywa ta gra. Tylko ten bardziej kapeluszowaty Phoenix Wright. No, to jest ta gra, w której rozwiązujemy zagadki. Super, babcia nam coś chce dać. Będzie fajnie. Jej. Jestem babcia Agnes. Czego? Tak to przetłumaczę. Wybacz, że przeszkadzam, ale czy widziałaś Ramona? Nie mogę go już od jakiegoś czasu znaleźć. Nie mogę powiedzieć, że go dzisiaj widziałem. Co dziwne, biorąc pod uwagę jak często wymyka się z pracy. O, do tego słowa szukałem. Ale dosyć tego. Mam dla ciebie zagadkę. Masz. Zagadkę? O nie, nie mam czasu. O nie. Ta, wymyślam teraz dialogi. No ale mówiłem już, te dialogi takie pomiędzy tymi zwykłymi postaciami są takie płaskie i płytkie i... O. Jak żaden dialog w Ace Attorney, przynajmniej dla mnie. Ale tutaj chodzi tylko o zagadkę i to wszystko o zagadkach. Nie wiem dlaczego, ale nie mam ochoty za bardzo na to, wybaczcie mi. Mamy tutaj odnaleźć obrazek, który nie da się narysować jedną linią. Ten się da. Można wracać zawsze na linii. Tutaj też, bo wszystko jest łączone linią. Tutaj się nie da. Pop. Ej. Masz. Tutaj się nie da. I co powiesz na to, babciu? Yeah. Dlaczego jestem taki dobry w tych zagadkach? Może dlatego, że już kiedyś grę przechodziłem. Super. W tej grze chciałbym wam najbardziej przedstawić, albo przynajmniej w pierwszej części, bo w następnej części już z tymi dialogami i tak dalej będzie lepiej. Ale w pierwszej części chodzi mi tylko głównie o fabułę, żeby mieć kompletność wszystkich części. Bo pierwsza część, muszę przyznać, że pierwsza część jest tą najgorszą. Co prawda ma fajną historię, ale... No... Jest taka płytka, jak już mówiłem trochę. Okej. O, jakie piękne, jesteś takim super młodzieńcem, o! Uściskaj mnie, starą babusię. Ona chyba coś za dużo brała. Może pójdziemy stąd teraz. O, gizmo. Jej, puzzle. Puzzle. Dlaczego zagadki nazywają się puzzlami po angielsku? Marko! Co tam u ciebie, Marko? Hej, widwaj. Co z wami? Wtajemniczyć mnie? O, wiem. Nie mów nic. Przecież... Mówię, że wiem. Szukacie kogoś. Poszukujecie... Na ulicy informacji. Przykro mi, ale nie widziałem waszego człowieka. Jesteś pewny, że nie widziałeś ani nie słyszałeś czegoś, co by nam pomogło? Nie. Nic do was nie mam. Nie pytajcie mnie, shish! Rozumiem. Okej. W tym wypadku dzięki za twój czas. O tak, życzę szczęścia w waszych zwariowanych poszukiwaniach. Dwójko zwariowanych dzieciaków. Na zwariowanych poszukiwaniach. Jasne? Jasne. Ale nie radzę wam grzebać wokół wieży. W północnej stronie wioski, łapiesz? Ta, załapałeś. Uwielbiam tego kolesia. Ta, łapiesz? Załapałeś. Co prawda nie udaje mi się za bardzo przedstawić go, tak? Żeby było fajnie. Ale przynajmniej, może przynajmniej staram się zawsze go tak przedstawić, ale jakoś... Ja czytam tutaj z kartki, którą napisałem... Dwa lata temu. Myślicie, że ja potrafię swoje własne pismo rozczytać? Myślicie, że będę to pisał jeszcze raz? Nie, możecie zapomnieć. Zostało jeszcze 9 stron i wtedy będę czytał z Worda na komputerze. To wtedy będzie lepiej. Prawdopodobnie po tym odcinku będzie już lepiej z moim czytaniem. Bo wtedy nie będę musiał już rozszyfrowywać moich hieroglifów. Ładnie, że tak dopiero pierwsze odcinki tak odpychają widzów, a później ostatnie mają ich przyciągnąć. Super. Wieża w północnej części wioski?
Dlaczego akurat ta część miasta? Pamiętasz wieżę zegarową przy głównej ulicy? Wydaje się, że musimy przez nią przejść, by dostać się do północnej części wioski. Sprawdźmy to. Ale najpierw... Teraz nie blokuję drogi, co Luke? No, nie blokuję. Tutaj są zagadki, teraz dwie nowe zagadki. Spróbujmy. Znowu zagadki są w tym odcinku, do których musiałem sobie zanotować liczby. Bo jeżeli chodzi o takie matematyczne zagadki, to wolę sprawdzić je. To wolę je sobie zapamiętać. Ta zagadka jest zajebista! Ludzie, pytaniem jest... Mamy trzy rzeczy do wyboru. Którą rzecz zapalamy jako pierwszą? Która rzecz ma największy priorytet, żeby ją zapalić? Piec, żeby było ciepło? Woda, żeby było gorąco, żeby woda się grzała? Lampa, żeby było jasno? Myślę, że tutaj... Że największy sens miałby oczywiście kominek. Bo wtedy z kominka można zawsze wziąć pochodnie i ogień! Gdzie indziej przenieść. Takie małe domowe ognisko się ma. A. No chyba bez jaj. Wiecie co? Jak chcecie zapalić tę całą resztę, skoro nie macie nawet zapałki zapalonej? A jak ja kocham takie... Takie podpuszczenia. Zajebiste. No tak, oczywiście. Jak nie zapalisz zapałki, to nie zapalisz niczego innego. Ha, ha, ha. Świetnie, Luke, jednak nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz. Co? Łóżko dla Laytona, on się musi wyspać. Dzieciaki śpią na podłodze. Jest tu jeszcze jakaś zagadka? Tu jest. No, no. O, słodycze są takie słodkie, że przypomina mi się zagadka o cukrze. Kopciuszek i... Oddzielanie maku od cytryny, czy co to było? Maku od piasku, nie pamiętam dokładnie co to było, ale w każdym razie nie było to fajne zadanie. Ej, tutaj. Zapamiętajcie sobie raz na zawsze 100. I koniec. Normalnie bym tą zagadkę przeskoczył, ale dostaniemy od niej rupieć dla naszego pieska, dlatego... Jest ona ważna dla 100%, bo chcę w końcu przejść. No nie 100%, bo wszystkich zagadek nie będę robił, niektórych nie będę omijał, ale żeby te wszystkie znajdźki dostać. To jest ważne. Gizmo! Gizmo to taka nazwa, to takie imię. W Deponii był koleś o nazwie, o imieniu Gizmo. O, patrzcie ile tego mamy. Proszę, ucho! Dwie nogi! I co to jest? I kolejna stopa, jeszcze jedna stopa potrzebna, tutaj grzbiet. Głowa, ucho i tu broda. I może coś jeszcze. Jak na razie wygląda całkiem ładnie. Niedługo będziemy go mieli. Jak tam z mieszkaniem? Jak to niedobrze? Masz łóżko. To dam Luke'owi łóżko, może on będzie zadowolony. Co wy jesteście za te wybredni? Dlaczego wy to tak dziwnie stawiacie? Nie rozumiem was. Jesteście porąbani. Jak tam z obrazem? Switch. Nie będę rzucać takim płótnem, no, obraz. Opustą ramę. To jest dobre, to jest zabawa. Sprawia wielki fan, przyjemność. Powiedziałbym, że pójdziemy... Ej! Robią ze mnie idiotę! Pójdziemy tu. A więc to jest ta wieża zegarowa, o której była mowa, profesorze? Nie wiem, nie mieszkam tu. Znaczy, tak, prawdopodobnie. Ale raczej tak, to ona. Przecież o niej mówiłem przed chwilą sam. Ktoś pod nią stoi. I ją zagradza. Duke, czy on, jak on się nazywał? Dune, Duke. Duke Nukem. Idiota jakiś. Duke Nukem był fajny, ale on jest... Pindol. Mamy w ogóle coś w dzienniku jeszcze? Nie patrzyłem, czy mamy jakieś nowe wiadomości w dzienniku na temat na przykład tej wieży. A, mamy kolejną stronę, tak? Patrzcie. A, przez wieżę zegarową. Okej. Przejście pod zegarową wieżą. Wielkie wrota barykadują drogę przez wieżę zegarową.
Aby kontynuować śledztwo na północnej stronie wioski, musimy je otworzyć w jakiś sposób, ale jak? No, wiesz. To mi nie wygląda jak wrota, to wygląda mi jak wielka kupa mięsa, ale... Ja się nie znam. Tu jest zagadka! Chyba. Ej, to zagadka! O, no widzisz. No, świetnie, no to pokaż, co potrafisz, ty, mój uczniu. Czy naprawdę jesteś taki dobry, czy znowu będę się z ciebie śmiał, haha. Przydałby mi się tutaj taki dodatkowy komentator, który też by robił sobie jaja z tych debili. Debili, no nie, lubię Luka w sumie. Nie mam nic do Luka, tak sobie tylko głupio garam. What did you do? Aha. Understand? I have understood. I understood it. It was very hard for me. Specjalnie gadam z takim akcentem. Na ustnym egzaminie z angielskiego się ze mnie śmiali, że nauczycielki, że mam taki słodki polski akcent w gadaniu przy angielskim. Po angielsku. To się uśmiałem sam. Oh, very nice. Daj knopa. Krebi. Krebi. Dobra, spokojnie. Gdzie tutaj mieszkała babcia? Chyba tu. O nie, idę. To jest tutaj, nie chcę formularzy wypełniać. Do widzenia. Gdzie była babcia? Tu była babcia. No. Otworzyłem do jej drzwi. No, to co powiesz, babciu? Pogadajmy. Gdzie tu miałem dialogi z nią zapisane? Szukamy. A. Howdy, partner. Czy czasem tracisz czas? Czy czasem tracisz rozum, gdy bezradnie utknąłeś przy zagadce? No to jesteś w odpowiednim miejscu. Witaj w budzie zagadek babuni Riddleton. Babunia Riddleton? A gdzie ją znajdziemy? Czy to nieoczywiste? Stoi przed wami. Nic dziwnego, że masz problem z zagadkami, chłopcze. Tak, podziwiasz piękną, jasnowo i widzącą babunię Riddleton, przewodniczącą dla zagadkowych zagadkowców. Piękna i jasnowidząca? No jakoś nie widzę. Profesorze, czy pan wie, o co jej chodzi? Nie denerwuj się, Luke, daj mi przemówić. I tam, gdzie stanął Adanos, ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. Tak oto powstało morze. Dobrze, uspokój się! Już się jestem grzeczna, już się nie szczerze. Patrz się na jej zęby. Mogłaby w reklamie grać. Ale nie jako modelka, nie. Nie, tylko zęby by się pokazało tak. Resztę by się w After Effects dodało. Niech pani wybaczy, czy mówiąc o jasnowidzeniu, miała pani na myśli, że pani ma psychiczne moce? Potrafi pani znaleźć kryminalistę, albo raczej zbrodniarza w łamie, albo poddać... albo podać lokację... Nie, znaleźć tego... ukrywającego się kryminalistę, czy tam zbrodniarza, przestępcę, albo podać lokalizację zaginionego przedmiotu? Każdy wróżbita to potrafi, jeśli potrafisz zajrzeć parę dni do przeszłości. Wielka sprawa, he? Moją specjalizacją są zagadki. Zagadki, o których o których ludzie zapomnieli. Zagadki, które ludzie zgubili. Na pewno takie macie, nawet najlepszy zagadkowiec jakieś przegapi. Zbieram takie zagadki i przynoszę je tutaj. Big Whoop. Big Whoop. No,
Przynoszę je tutaj, re. Wow, więc zbiera pani zagadki, które my przegapimy, czyli jest pani tak jakby takim, no... śmieciarzem czy czymś takim, przynosi tutaj śmieci, których nie chcemy widzieć i my możemy je później używać jeszcze raz, recycling i tak dalej. Niesamowite! I tam. Wygląda na to, że w końcu zrozumiałeś. Zrozumiałeś moją niesamowitość, chłopcze. Teraz zajrzyjcie do domku za mną. To nie jest piec, nie zamknę drzwi i nie upiekę was, Jasiu i Małgosiu. Znajdziecie tam stoiki z zapomnianymi zagadkami. Założę się, że znajdziecie wasze nierozwiązane zagadki w moich maleństwach. A ja będę miała coś na obiad, więc wejdźcie do środka, hop. Zobaczmy, ile zagadek przekapiliśmy. Nic tam nie ma. Czyli nic nie przegapiłem dotąd? O mój Boże. Myślałem, że przegapiłem sporo. Okej. I don't care. No to powiedziałbym, że. Ty, prawda? Percy, co ty masz dla mnie do powiedzenia? Wrócę cię o parę stron, bo tam było gadanie z Percym. Tu. Percy. Prawdziwy prefekt, jestem Percy. Czy to prawda, że na dworze Reinholdów kogoś zamordowano? Nie! Nieprawda! Morderstwo w naszej małej wiosce? Dostaję od tej myśli gęsiej skórki. Nie dostaniesz żadnej tutaj historyjki, którą możesz później wydrukować na cały świat. Nie. Co to nie. Oraz świetny pomysł na moją książkę, no mówię, że nie. O, wybacz moją niewrażliwość. Szukam jedynie pomysłów na książkę. Chcecie czegoś? Tak, chcę ci przywalić w mordę. Szukamy Ramona. Czy go widziałeś gdzieś? Nie, dzisiaj go nie widziałem. Ale szukanie w wiosce... nic nie da. Jest on pewnie w parku lub w wieży. Co miałby robić w wieży? Nie? Mieszkańcy normalnie wioski nie opuszczają. Wieża, co? Lepiej trzymajcie się od niej z daleka, to jest... to jak najdalej. Słyszę się złe plotki o tym miejscu. Tak mi się wydaje. Już słyszeliśmy o tym miejscu. Ale co mówią plotki tak w ogóle? No wiesz, po prostu złe rzeczy. Jakie złe rzeczy? W tej wieży musi być naprawdę coś strasznego. Nie macie szczęścia w poszukiwaniach? Co za dziwny świat. No, wieża. Niesamowita wieża, oj. Ja znowu byłem z dialogiem trochę dalej, bo nie zwracam uwagi na to, co tam napisali, tutaj. Jeszcze raz. Nie macie szczęścia w poszukiwaniach? No świetnie, no to ja tutaj wam teraz dam zagadkę, bo jestem fajny. Co to za zagadka? How many co? Sheets? O. Chodzi o to, ile tutaj ponakładanych na sobie jest... tych takich okien. W najgrubszym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Nie! Nie jeden, pięć. Cholera. Wiem, że to nie to. Kliknęło mi się... No... Nie bij mnie, ten. Zawsze chcę powiedzieć Phoenix albo Wright. Layton, ty mnie tutaj nie oceniaj pochopnie. Na zdrowie, to jest piwo. Moje arcydzieło.
La 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 la. Jaka ósemka, kurna? 5. No. Udało się. Teraz musi tylko być poprawnie. Nie, uśmiecha się. To od razu widać, że wszystko jest w porządku. Kiedy Layton jest szczęśliwy, to ja jestem szczęśliwy. Aha, no widzisz, doliczyłem się co prawda inaczej, ale wiedziałem, że to prawda. O, piękna robota, jest świetnie. O, gizmo, 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 co tam dostaliśmy? Później sprawdzę, kiedy będziemy mieli więcej tego wszystkiego. O ile dobrze kojarzę, tutaj jakbyśmy poszli w bok, będzie jeszcze na stary przyjaciel. Co do stu wymoczonych byków był to za dźwięk? Gra! Gra! O, zaraz wariuję! Czy ktoś mógłby zatrzymać tą cholerną rakietę? Co znowu, proszę pana? Dlaczego mówisz pan? Jestem jeszcze całkiem młody! Ach, skąd ja kojarzę ten tekst? Ale obojętnie, jestem wściekły! To coś nowego! Ten dźwięk! Okropny hałas! Nie mogę przez niego spać! O 11 nad ranem! No! Kiedyś wieża robiła hałas od czasu do czasu, ale ostatnio hałasuje non-stop! Jak mam spać? Słyszysz to cholerstwo? Wieżo! Jak mam spać? Jak mam do cholery spać? Niech się pan uspokoi, proszę! Niech pan weźmie swoje medykamenty i się uspokoi i pójdzie trochę tutaj na przerwę. Na stronę, włączy RedTube'a i się uspokoi, będzie wszystko dobrze. Co jest źródłem tego hałasu? Pojęcia nie mam! Podobno to ryk potwora mieszkającego w wieży, ale to tylko plotki, wiesz? Więc ten dźwięk pochodzi z wieży, prawda? No przecież mówię do cholery! No. Trzeba mnie słuchać! Ona się dalej z niego śmieje. No on wygląda jak głupek, no. Co powiedzieć? Ludzie? Powiedziałbym, że tutaj zakończymy odcinek. I od następnego odcinka wtedy już będziemy mieli lepsze dialogi, tak, albo raczej będzie lepiej mi się czytać dialogi, nie będę musiał tego rozszyfrowywać. Będę miał wszystko na komputerze w Wordzie zapisane, pewnie lepiej też dopasowane do stylu ich mowy, że oni tak najpierw mówią cześć, później trzeba jeszcze raz kliknąć i później mówią kolejną część zdania i znowu trzeba kliknąć i wtedy dokańczają zdanie. To jakoś to wtedy dopasowuje bardziej, żeby nie było to tak jak w ostatnich odcinkach. Ale chciałem ten skrypt, który już tutaj mi się wala od 2 lat zużyć, a nie żeby poszedł na marne, w końcu to było parę godzin, które złożyłem tam 2 lata temu. A, no właśnie. Tutaj będziemy mieli w tym rozdziale u tego barmana znowu taką, za chwilę w następnym odcinku, na początku następnego odcinka, znowu taką zagadkę z mlekiem, czy co to było, z tym sokiem. No właśnie. A poza tym zagadki powoli odkrywamy. I te zagadki, które tutaj odkryliśmy i pojawi się jeszcze więcej, będziemy powoli, z dnia na dzień rozwiązywali wszystkie. Na przykład tutaj Ramon, prawdopodobnie tutaj jakiś pistolet, tutaj jakiś dementor, brodaty, ty jakiś siomek. Zobaczymy, będzie ciekawie w każdym razie. Bo od teraz zaczyna być tak naprawdę ciekawie, co prawda te zagadki mogą nie każdego ciekawać, ale ciekawić, ale te momenty fabularne, które będziecie mogli też odkryć, że są po miniaturkach, które będę dodawał, haha, czyli jeżeli nie chcę wam się oglądać zagadek tylko, a chcę interesować was tylko główna fabuła, jak na przykład są filmiki przerywnikowe, to właśnie będzie to widać w miniaturce, bo wtedy będą te momenty z filmików przerywnikowych pokazane tam, jej! Ale jeżeli wam się jednak, jeżeli ktokolwiek tą serię dotąd znosił, to doceniam to, napiszcie jak to dotąd się wam podobało, czy w ogóle znośne to było, bo ja nie mam pojęcia, jak to było z tym takim dziwnym czytaniem z mojej strony. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Od następnego odcinka powinno się polepszyć. Mam nadzieję, że wytrzymaliście. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. A ja się ucieszę z każdego komentarza, tak? Dokładnie. Check the Clock Tower Gate. Bam!